Wielkie dzieła stoją nie tylko na dobrym scenariuszu czy reżyserii. Wiele z nich stało się wielkimi dzięki genialnym rolom aktorów, którzy nieśli na swych barkach ogromny ciężar emocjonalny, wyciskając z nas łzy w dramatach, rozpalających żar w sercach w poruszających romansach lub bawiąc do łez w niezapomnianych kreacjach komediowych. To o nich później rozpisują się tabloidy, o nich powstają książki, w końcu często też oni dostają swoje gwiazdy na alei sław kina. Ale gdzieś między tymi tuzami świata kina, czasami całkowicie z boku, pojawiają się także osoby, których historia potrafi być nieraz o wiele bardziej interesująca, niż by się to mogło wydawać. Często znani z jednej bądź kilku ról, często prawie niezauważalni, a jednak na swój sposób niezastąpieni. O właśnie takich bohaterach drugiego planu będzie traktować ta seria. Wszyscy znamy serię filmów Rocky z Sylvestrem Stallone w roli głównej. Pierwsza część tego cyklu przyczyniła się do nadania mu statusu supergwiazdy i powstania 5 kontynuacji, a także nominowanego w 2016 roku do Oscara spin-offu pod tytułem Creed. Jednak ostatnia część dotycząca bezpośrednio Rockiego pojawiła się w kinach 10 lat wcześniej. Jeżeli oglądaliście tę część, prawdopodobnie kojarzycie postać Spidera Rico, podstarzałego boksera, który przesiadywał w knajpie należącej do głównego bohatera, a czasami również pomagał w kuchni. Oczywiście fani serii wiedzą o tym, że Spider to również pierwszy przeciwnik, z jakim Rocky zmierzył się na srebrnym ekranie 30 lat wcześniej. I chociaż nie była to rola kluczowa, a raczej epizodyczna, to kryje się za nią bardzo nietuzinkowa i interesująca postać. Pedro Oswaldo Lovell, odgrywający rolę Spidera w obu wspomnianych częściach cyklu, urodził się w 1945 roku w Buenos Aires w Argentynie. Nigdy nie był i nie chciał zostać aktorem. Pochodzący z rodziny bokserów dosyć szybko odnalazł w sobie pasję do tego sportu. Ambicje miał wielkie, a jako że Argentyna w owym czasie nie była raczej najlepszym miejscem, by zostać zauważonym w pięściarskim ringu, to Pedro podjął odważną decyzję o wyjeździe do USA, gdzie dosyć szybko zadomowił się w Kalifornii. Od marzeń do rzeczywistości wcale nie minęło dużo czasu, bo już po kilku wygranych walkach Lovell znalazł się na ustach ekspertów od tego jakże brutalnego sportu. I nie ma co się dziwić, na koncie miał już 9 wygranych z rzędu i wszystkie przez knockout, a taki wynik musiał robić wrażenie. Niestety seria została przerwana w dosyć zaskakujących okolicznościach. Pedro twardo zmierzał do 10 knockoutu z rzędu w walce z Terrym Krugerem, który miał już rozwalony nos i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na szybki koniec walki. Jednak Terry, walcząc do końca, wyprowadził szaleńczy cios, który nie miał prawa dotrzeć. Jednak dotarł, pozbawiając naszego bohatera przytomności na 3 minuty. Uderzenie to zakończyło walkę i zwycięską serię Lovella. Ten jednak nie załamał się porażką. Jeszcze bardziej zdeterminowany wziął udział w walce rewanżowej, która odbyła się niedługo później. Przygniatająca przewaga Lovella doprowadziła do złamania szczęki przeciwnika i trzykrotnej jego randki z dyskami ringu. Wszystko w pierwszej rundzie, w której oczywiście walka się rozstrzygnęła. Tym razem już bez niespodzianek. Teraz Pedro był już na ostatniej prostej do walki o pas. Rozgłos, jaki przyniosła mu jego postawa na ringu, przyczynił się do dania mu epizodycznej roli w niezapomnianym Rockim. Pojawiał się także na łamach największych magazynów bokserskich i w telewizji. Nadano mu liczne przydomki jak król nokautu, łamacz szczęk, jedno uderzenie czy bombardier z Los Angeles. Zgodził się na transmitowaną w telewizji walkę z Kenem Nortonem w Las Vegas. Niestety dla Pedro Norton był w swojej życiowej formie i w 5 rundach obił solidnie Lovella, doprowadzając do technicznego nokautu. 4 lata później Argentyńczyk zdecydował się przejść na bokserską emeryturę. Po wielu latach powrócił do roli Spidera Rico w 5 części Rockiego, gdzie dał się poznać jako wredny, ale mocno wierzący starszy pan, który nie tylko pomagał głównemu bohaterowi w prowadzeniu interesu, ale także stał w jego narożniku podczas ostatniej walki legendarnego Rockiego. I to by było na tyle. Jeżeli materiał Ci się podobał, daj kciuk w górę. Komentarze też będą mile widziane, a jeżeli nie chcę przegapić żadnych poważnych materiałów, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dzięki i trzymaj się. I have to be positive. I'm always think positive because I'm a winner on life and I believe that I gotta be a winner on sports.